Rozmawiam ze Świadkiem Jehowy. Dzień dobry, Andrzej Machaj, tak, witam. Bogdan z tej strony, a dzisiaj stoicie na stojakach, bo tutaj nie widziałem w mieście, gdzie mieszkam. Tak, tak. Stoimy dzisiaj, staliśmy. Ale... powinniśmy stać w tej chwili. Ale to jak stoicie, to jest... Jak ja nie jestem Świadkiem Jehowy, tak, i wierzę w Chrystusa, to ja przeżyję, ten teraz ma być koniec, tak? Bo wy stoicie, ma być koniec jakiś. Chce pan porozmawiać, czy nie wiem, z jakim celu pan dzwoni? No jest jeden Bóg prawdziwy, Chrystus, Bóg Ojciec z nieba, Zbawiciel. On wykupił nas krwią na Golgocie i apostoł Paweł służył Chrystusowi, tak? A ważniejszej osoby Ojca Jezusa to już nie uznaje pan. No ale Ojciec Jezusa jest... A to jest ważniejszy. No i Ojciec Jezusa jest moim dziadkiem, tak samo twój tata nie jest moim tatą. Na podstawie rodziny. Pan co, chce pan mnie nawracać? Czy pan chce swoje teorie wygłaszać? Nie moje, tylko Chrystus, ja wierzę w Chrystusa, którego apostoł Paweł i Piotr... Proszę iść do kościoła, do księży... Ale ksiądz nie wierzy w Boga, tak samo... Ale patrz, ale kto jest swoim nauczycielem? Moim jest Chrystus. Pierwsze, skąd ma pan mój numer telefonu? A bracie, Kolosan 1:2, jesteśmy braćmi w Chrystusie, bo w Adamie jest grzech i śmierć, a w Chrystusie jest życie wieczne. Chrystus wybiera, ja cię mogę wskrzesić, jak uwierzysz w Chrystusa naszego Ojca. Ojcze nasz, który nie jesteś w Ameryce, tylko w niebie. I Chrystus przeze mnie mówi, bo jestem uczniem Chrystusa 100%. Niech pan mi powie, z jakiego pan jest zeznania, jakiej religii? No jest, Chrystus założył obłubienicę, żadnej religii nie założył. Przecież faryzeusze, saduceusze sami się założyli i zdradzili prawdę Chrystusa. A jego naśladowcy to co? To tak sobie każdy swoją rękę działał? Tak, apostoł Paweł chodził na zebrania 10 lat na obytnie pasmo, był z Chrystusem, połączony duchem prawdy Jana 14:17, nie opuszczał wspólnych zebrań, bo gdzie dwóch albo trzech zebranych w imię Chrystusa, nie Jehowy. Jan na Wyspie Patmos był, 10 lat. No i co, ja nie mogę kłamać, bo kłamcy nie wejdą do Królestwa Chrystusa Króla. Proszę zgłębiać nauki biblijne, na pewno panu Bóg pomoże. Dzieje apostolskie 1:8, jesteśmy świadkami Chrystusa po krańce ziemi. A ty czyim świadkiem jesteś? Bo Chrystus nie jest podzielony i się nie zmieni. Proszę odpowiedzieć na pytanie, jakiego pan wyznania? No ja wyznaję, prawdziwi czciciele czczą Boga w duchu i w prawdzie. Chrystus żadnej religii nie założył. Bo religie to są... Ale jest jedna wiara, Efezjan 4:5, wiara. No, a tu religia... Jeszcze nie. Religia, Abraham... Słuchaj, bracie, Abraham... Nie, to są religie, które diabeł założył, a nie Chrystus. Nie jest pan dla mnie pan bratem, prawda? Ale jak Chrystus przyjdzie, czy znajdzie wiarę na ziemi? Wiara to jest to, co nie widzimy. Chrystus jest w niebie, żywy, zmartwychwstał. Ale ty się nawróć do Chrystusa, bo Jehowa cię... I psychicznie zniszczył cię Jehowa. To nawet nie wie, czym się różni wiara od religii. Efezjan 4:5 mamy jedną wiarę. Ale świadkowie sobie zrobili religię. To on musiał chyba przy tym być, bo tutaj w tym przekładzie sobie wpisali tą religię. Zobaczcie. I on pyta, jaka religia? No... Jana 3:29, oblubienicę Chrystus założył. Żona, jestem żoną Chrystusa. Pierwszy to Stoiczan, drugi rozdział, 7 werset, jak matka karmie go prawdą, a on nie chce uwierzyć, bo Jehowa mu zatruł mózg ze stołu Jehowy. Pierwszy Koryntian 10:4, ta skała, co pili na pustyni, to Chrystus, nie Jehowa. Czyli Jahwe to jest Chrystus. Oni zrobili Efezjan 4:5, jedna wiara, z jednej wiary religię. No i są lepsi od katolików religijnie, gorsi faryzeusze od katolików. Bo religia katolicka... Nie ma nic wspólnego z Bogiem, poza robieniem kasy, Mateusz 6:24. Oni też robią kasę, bo mają 3 skrzynki, pedofili mają i... No to co mają, to sobie na YouTubie posłuchajcie. I cudzołóstwo duchowe, 1000-latka Biblia Jakuba 4:4. Cudzołożnice, nie wiecie, że przyjedzie ze światem. Także Chrystus, jego królestwo nie jest z tego świata. Jana 18:36. I Ewangelia Jana 17, rozdział 14-25. I Chrystus prosił swego Ojca, naszego Dziadka, żeby nas zachował od złego. Nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Jana 15:16-27. Chrystus nas wybrał. Efezjan 1:4. Przed założeniem świata wybrał apostoła Pawła, a on się dopiero odnalazł na końcu, jak szedł do Damaszku. Dzieje apostolskie 9, rozdział 5-20. Szaulu, czemu mnie prześladujesz? I ten świadek Jehowy mnie prześladuje. Jaka religia?
Przecież Chrystus żadnej nie założył. A że oni się zarejestrowali u diabła, który jest Bogiem tego świata, Łukasza 4,6, bo diabeł chciał Chrystusowi dać te bogactwa i królestwo. On mówi, precz szatanie. Ale Chrystus nie zaprzeczył, że on nie miał tej władzy. No ale teraz już Chrystus ma władzę. 20 rozdział objawienia od 1 do 6. Chrystus związał szatana i ma prawo Chrystus. Te prawo Chrystusowe Galacjan 6,2, bo świadkowie nie mają prawa, mają zasady wypranych mózgów, przybili prawo do pala, a to było na drzewie zielonym. I próbują osądzać jak faryzusze każdego człowieka, ale nie mogą osądzić prawdy Chrystusowej. Baranek zwyciężył. Objawienie 17,14. I wybrani, którzy idą za barankiem. Także jak świadkowie Jehowy się nie nawrócą, to Jehowa ich uśmierci w Armagedonie, bo oni głoszą śmierć. No tu jest prawo. Jak faryzeusze. To jest prawo. Prawodawca i sędzia. Na czas Sodomy i Gomory. I tutaj jest Adam, Ewa, jak było na początku. I Chrystus był młodszy. Adam był pierwszy człowiek z prochu ziemi, drugi z nieba. 1 Koryntian 15 rozdział. Poczytajcie, jakby nie było zmartwychwstania. To jest daremna nasza wiara, a nie religia. On ma, jest w religii fałszywej, amerykańskiej, Mateusz 7,15, jako fałszywy prorocy na dni ostatnie, które są teraz. Im się kończy właśnie już Jehowa i Chrystus Król, Łukasza 1,33. Jego królestwo jest wieczne, bo jego ojciec dał mu błogosławieństwo, jego ojciec, nasz dziadek, który jest na emeryturze. Mateusz 17,5. Słuchajcie Chrystusa Króla, Ojca z nieba, Emanuela. Błogosławimy. Błogosławie.